Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Ukraińców, by nie poddawali się w panice i robili wszystko dla wsparcia armii. Na ulicach Kijowa widać ludzi z walizkami. Drogi są zakorkowane. Дорогі мої українці, як і мої друзі українці, так як обіцявалим, єстем з панством. І цього години буде панство інформувати. Обіцяю нас і атакує не тільки бомбами, але теж фейками. І офіційна інформація. Росія розпочала інвазію на Україні. Путін розпочав війну причівку України і причівку цілого демократичного свята. Він хоче знищити моє панство. Він хоче знищити наше панство. То є wszystko to, co myśmy rozbudowali, budowaliśmy. Zwracam się do wszystkich Ukraińców, przede wszystkim do ukraińskich wojskowych, którzy już odpierają pierwsze ataki wroga i robią to z godnością. My znamy, jaka jest moc sił zbrojnych Ukrainy. Wy jesteście nieprzezwyciężeni. Wy jesteście Ukraińcami. Zwracam się do każdego Ukraińca, który znajduje się na naszej ziemi. Nie panikujemy. Robimy wszystko, co jest potrzebne dla wsparcia sił zbrojnych Ukrainy. Zwracam się do wszystkich Ukraińców, którzy są za granicą. My potrzebujemy także waszego wsparcia. Wy jesteście dużą siłą. Wy jesteście zjednoczeni. Wy nam też jesteście bardzo potrzebni. Rozmawiamy z prezydentem Bidenem, z Johnsonem, Charlesem Michelem, Dudą, Neusetą i stworzymy koalicję antyputinowską. Już zachęcamy do udziału w tym liderów światowych, żeby działać przeciwko Putinowi i zorganizować wsparcie, zamknąć przestrzeń dla agresora nad Ukrainą. Trzeba uratować Ukrainę, uratować cały demokratyczny świat i my to zrobimy. Chwała Ukrainie.